w roku 1918 ojczyzna nasza odzyskała niepodległość, spełniły się marzenia nie tylko Polaków, ale i wielu innych narodowości, które od wieków, zamieszkując ziemię pierwszej Rzeczypospolitej, dostrzegały różnice między kulturą polską a barbarzyństwem rosyjskim czy pruskim. Nic więc dziwnego, że okres międzywojenny, mimo trudności, których głównym źródłem było zrujnowanie naszego kraju przez zaborców i wojnę, był okresem potężnego odrodzenia polskości i postępu cywilizacyjnego. Gdyby nie ta siła i nie ta wiara w sens naszego istnienia właśnie jako Polaków tutaj, w sercu Europy, poddalibyśmy się tak łatwo, że o wolnej Polsce moglibyśmy zapomnieć na zawsze. A przecież nadal jesteśmy Polakami i rozumiemy, że niepodległość to wielki ściągnie na strony. Tego, czego nie powiem, nikt nie będzie mieć. Może zostawię w głowie, jeśli będę chcieć. Tego, czego nie będzie, będzie miał tylko Bóg. Mówią, że jest wszędzie, mówią, że jest tu. Zwolna zbliża się zima, jakiś dziwny lęk. Dzień się później zaczyna, słońce gubi się. Czas, o którym nic nie wiem, puka do mych drzwi. Kusi innym spojrzeniem na te same dni. Wrzesień tego roku jakiś dziwny był. W wielu sercach był spokój, by zaraz zmienić się w pył. Już prawie nie mam złudzeń, że coś zmieni się, że kiedyś się obudzę w całkiem innym śnie. To jest koniec pustych słów, gdy trzeba by ruszyć świat. To jest koniec czapki z głów, by nie czuć ciężaru lat. Już czas zamknąć drzwi, z domem pożegnać się. Już czas iść się bić za waszą i naszą krew. Tego, czego nie powiem, nikt nie będzie mieć. Może zostawię w głowie, jeśli będę chcieć. A tego, czego nie będzie, będzie miał tylko Bóg. Mówią, że jest wszędzie, wątpię, czy jest tu.